Cześć. Dzisiaj szybki materiał, bo w sumie i sprawa szybka. Podczas dyskusji w internecie pod postem jednego z dystrybutorów sprzętu audio do owej dyskusji włączył się producent kabli audio z mojego rodzinnego Wrocławia, Dawid Laboga. Pan Dawid postanowił dostarczyć dowodów na to, że kable grają. I to cyfrowe. Sprawdźmy to. I tu cytat. My mamy dowód, że kable cyfrowe mają wpływ na brzmienie. Zostało to nagrane w LA w studio przez bardzo cenionego Master Engineering. Różnica jest ogromna. Piosenki przegrane z komputera do karty dźwiękowej i z karty dźwiękowej z powrotem do komputera. Pierwszy nagrany jest przez zwykły kabel CAT6. Następnie został wymieniony tylko kabel na nasz Ethernet model Wave 1, który jest naszym najniższym modelem. A mamy jeszcze dwa, gdzie różnice są jeszcze większe, deklaruje pan Dawid. Dodam, że te nagrania zaczynają nową erę jakości w studio, bo takie różnice, które są nagrane przez te kable, to tylko u nas. Wiele studio nagraniowych ze świata już się nie może doczekać tych kabli. Jak posłuchacie, to zrozumiecie dlaczego. Więc pobrałem te pliki. Posłuchałem ich na moich słuchawkach, no i cóż, no nie ma sensu wierzyć w subiektywne odczucia, szczególnie jeśli mamy sposoby bardzo obiektywne do zweryfikowania, czy różnica faktycznie jest taka ogromna i czy w ogóle jest widoczna, słyszalna. Mamy dwa pliki przegrane z wykorzystaniem kabla Ethernet. Nie wiemy dokładnie, jak ów kabel został wykorzystany. Najprawdopodobniej jednak nie był to przesył kopiuj-wklej po protokole sieciowym. Wrzuciłem więc obie próbki do programu do obróbki dźwięku i posłuchajmy, jak to brzmi. Ja sobie te próbki już załadowałem tutaj do programu do obróbki dźwięku i tak, mamy obok siebie dwie próbki. Posłuchajmy najpierw, jak one brzmią. Pierwsza próbka na zwykłym kablu Ethernet. Druga próbka. Konia z rzędem temu, kto w ślepej próbie zgadłby, co się tutaj dzieje tak naprawdę. No ale mamy obiektywne narzędzia do sprawdzania właśnie, czym się różnią owe pliki dźwiękowe. I pierwszym z takich narzędzi, które tutaj już wykorzystałem, jest tutaj już załadowałem sobie do specjalnego narzędzia do porównywania głośności. Jak zobaczycie, we wszystkich praktycznie miarach, które są tutaj podane, a więc LUFS i Total RMS i tak dalej, głośność dla próbek jest taka sama. I teraz, jeżeli pójdziemy dalej, to dla trupik zobaczymy, że jednak ten kabel pana Labogi ma 0,01 decybela głośniej. 0,01 decybela to jest o tyle niewielka różnica, że no w zasadzie nie jesteśmy w stanie tego odczuć nawet podświadomie. Natomiast jest to dla trupik, czyli dla pojedynczych próbek, oznacza to, że jest różnica między tymi próbkami i że coś tam jednak się stało. I teraz, jeżeli próbki te mają teoretycznie taką samą głośność, to po odwróceniu fazy jednej z nich powinniśmy usłyszeć ciszę. I tutaj właśnie zróbmy coś takiego. Tutaj mamy właśnie odwróconą fazę, wcześniej już odwróciłem fazę, tak, jednej z tych próbek i puśćmy je jednocześnie. I jak słychać, jest to prawie kompletna cisza, prawie, bo jeżeli przyjrzycie się tutaj na ten wykres, to zauważycie, że co jakiś czas pojawi się pewien pik. Tak jak tutaj mamy pojedyncze próbki, tak jak mówiłem, które właśnie zostają powyżej tej głośności. To jest ta 0,01, że tak powiem, decybela. Natomiast jeżeli weźmiemy to nagranie i jakby zarejestrujemy to, co zostanie nam z tych próbek i po prostu podgłośnimy to do poziomu słyszalnego, to usłyszymy coś takiego. A więc zwróćcie uwagę, że jest to ten sam materiał dźwiękowy, tylko bardzo, bardzo zaszumiony. I teraz, jeżeli byśmy wyciągnęli spektrum tego sygnału, który tutaj słyszymy na tej trzeciej próbce, którą wcześniej przygotowałem, to zobaczymy coś takiego. Ci, którzy pół życia spędzili w studiu nagraniowym, rozpoznają od razu. Sygnał ten do złudzenia przypomina bowiem coś takiego jak szum dithering'u. Dithering to szum o bardzo niskim poziomie natężenia, który dodaje się do sygnału cyfrowego przy konwersji z wyższej rozdzielczości bitowej do niższej i celem takiego zabiegu jest złagodzenie artefaktów powstałych przy redukcji rozdzielczości.
A więc najprawdopodobniej, a prawdopodobieństwo tu graniczy z pewnością, jedna z próbek została poddana deteringowi. Brzmieniowo próbki te pasują do siebie, więc o żadnych różnicach w brzmieniu, szerokości sceny i innych takich nie ma mowy. Co więcej, próbki te mają tę samą długość co do pojedynczego sampla, co jest wykonalne, ale wymaga dodatkowej obróbki po, jak to ujął autor, przepuszczeniu przez dźwiękówkę. Na koniec jeszcze dwa komentarze pana Dawida z tego wątku, który pisał tak. Mamy dowód. Jestem ciekaw, jakie argumenty teraz pójdą, bo myślę, że chęć hajtowania, nie będzie tutaj żartów o Tomaszu Hajto, będzie większa od prawdy. A plik to tylko przykład, że można mieć wpływ na sygnał cyfrowy, nie zmieniając danych. Dane zostają takie same, a jednak brzmi to fajniej. Nie będziemy tłumaczyć, co zostało zrobione, ale chcemy powiedzieć, że różnice są. No więc jednak dążyłem do prawdy. Domyślałem się, że bardzo nie na rękę jest tłumaczenie, co zostało zrobione, więc wyjaśniam, został nałożony szum deteringu na jedną z próbek. Czy z premedytacją? No cóż, wiele na to wskazuje. Niestety, w branży kabli audio, szczególnie tych cyfrowych, bardzo często bazujemy na czyimś subiektywnym odczuciu. Na szczęście istnieją obiektywne metody weryfikacji i o ile rozumiem oferowanie takich przewodów jako swego rodzaju biżuterię, drogi dodatek do systemu, tak, jak pewnego rodzaju wykończenie, to żaden producent nie powinien reklamować swojego produktu, nawet w mediach społecznościowych, podając cechy, których kabel nie posiada. A tutaj przypomnijmy, producent mówił, że różnica jest ogromna, że studia ustawiają się po prostu w kolejce do tych kabli, bo różnica jest taka, że hej. Różnice w droższych kablach są jeszcze większe? No, śmiem wątpić. Dziękuję jednak za dostarczenie dowodu na coś zupełnie odwrotnego niż było w założeniu, że kable cyfrowe wpływu na brzmienie jednak nie mają, a przynajmniej, że jeszcze nie udało się tego w sposób obiektywny dowieść. Dzięki za dźwięki, trzymajcie się, cześć.